Cześć, witam cię bardzo serdecznie w trzecim odcinku z Days Gone. Zostaw oczywiście kciuka, suma, dzwoneczek, możesz też napisać komentarz. I przypominam, że jakbyś chciał gierkę kupić, to oczywiście w opisie jest reflink. Miłego oglądania. Lecimy od miejsca, w którym ostatnio zakończyliśmy. Za dzieciaka przyjeżdżałem tu polować ze staruszkiem. Budowaliśmy ambony myśliwskie, kładliśmy na dole lizawki i jazda. Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejeść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz, ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Szkoda, że nas teraz nie widzi. Ameryka, kraina wolności. Bez dwóch zdań. Coś w tym jest. Widziałem ostatnio Leona. Tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon. Tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz, zobaczymy, co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozbrali na części. To złom, Dick. Złom. Aha. Będę to miał na uwadze. Fajna czapka. Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy sobie. Wyluzuj. Leon nosi taką czapkę, nie? Kołb, przysięgam ci, że... Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Kołb! Kurwa. Okej. I tak tu jestem, więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry Oliri. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. Okej, trochę przypiks. O, podoba mi się to, że tak mnie prowadzi gierka. Żebym wiedział dokładnie, jak mam iść. Spoko. W wielu gierkach tego brakuje. I potem człowiek błądzi. Dobra. Tu dałem. Nie szukam i tu byłem, kogo. Nie? Obozowi handlarze, handlarze sprzedają składniki potrzebne do tworzenia broń, amunicji i zaopatrzenia. O ile zadbasz o odpowiedni poziom zaufania i kredytów. Wyższe poziomy zaufania pozwalają odblokować nowe przedmioty. Po zakupie broni zostaje ona automatycznie dodana do twojej szafy na broń. Zaopatrzenie, szafa, okej. Okay. Amunicja. Uzupełnianie ammo. Tłumik do broni bocznej, tłumik podstawowy, zdrowie, miotana broń wybuchowa, okej. Okay. Czyli takie rzeczy, a szafa, podstawowe, boczne, no dobra. Nic dziś nie okay. Kupujesz? Nie, na razie sobie odpuszczę, czekajcie, mam jakiegoś poprocha na podkładce. Dobra, idziemy dalej. Dick, czekaj, chciałem cię tylko przeprosić, nie wiedziałem, słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, Manny. No wiem. Wynagrodzę ci to, przysięgam. Zrobiłem coś nowego. To gówno nazywasz motocyklem? Wiem, to nie jest... Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dick, przepraszam. Zejdź mi, kurwa, z drogi. Przykro mi. Włóczęcy na wzgórzu, 100%. Misja wykonana. Obóz Kopolenda. Zaufanie. Ostra jazda. Wątek fabularny, kontynuuj. Okej. Okay. Przysięgam, nie wiedziałem. Nie wkurzaj się na mnie. Jak sobie chcesz, Manny.
Nakarmimy nim wielu ludzi. Obozowi mechanicy. U obozowych mechaników zatankujesz motocykl, a tak, że naprawisz, spersonalizujesz i ulepszysz jego części. Chyba zapylepszyć twój motor. Okej, okay. No wszystko jest wymagane, poziom pierwszy, nie? Więc i tak na razie nie ma co się za tym rozglądać. Daj mi chwilę. Ty, motor mi się przedstawił. Znaczy motocykl. No, daj mi rzucić okiem. Jezu, to nawet obok motoru nie stało. Driftowanie podczas przyspieszania przy użyciu W, stuknij spację, żeby wykonać drift. Driftowanie podczas skręcenia powoli zwoli ci szybciej brać zakręty. Utracony motocykl. Jeśli stracisz motocykl, utopisz go na dnie jeziora, rzucisz z klifu albo zgubisz gdzieś w dziczy w rejonie Forwella. Ale wciąż jesteś w okolicy, możesz użyć mapy, żeby sprowadzić go do pobliskiej lokacji. Boozer, jesteś tam? Jest. Jak się trzymasz? Jak ręka? Mówiłem, będzie dobrze. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych sterylnych bandaży i maści czy czegoś. Jasne, dobra jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę czy wszystko gra. Boozer, nie, masz oparzenia trzeciego stopnia. Zostań tam i odpoczywaj, jasne? Będę najszybciej jak się da. Może... W sumie chyba... Nie wiem, może... Może przydałoby się coś na ten ból. Dobra, jasne. Spróbuję coś znaleźć, w sumie... Dobra, jest. Punkt kontrolny Niro. Teraz muszę znaleźć coś na tę jego rękę. Dobra. Rozejrzyjmy się po wszystkich miejscówkach, może coś znajdziemy oprócz tego, co potrzebujemy. Na przykład części w samochodzie. Maksymalna ilość złomu. Dobra, czy ja coś mogę z tym w takim razie zrobić? Nie. Okej. Już chyba tu zombiaków nie ma więcej. Wejdę może od strony dachu. Mamy radę to jakoś zrobić? Tutaj jest wejście tylko od... Okej. Wejście tylko przez drzwi. Dobra. Bingo. Mam cię. Coś czuję, że to się źle skończy, jak znajdę to paliwo do generatorów. Nie. Tam mi pokazuje ta 34 metry. Ten też pewnie nie wejdę, no bo jest kod, tak?
Kiedyś oglądałem u kogoś kawałek tej serii, tej gierki. I pamiętam jedną rzecz, że jak odpaliłem te, że jak odpalił ten, to te głośniki zaczęły wyć i w ten sposób zebrała się tu horda. Tak mi się wydaje kiedyś. Dlatego weźmy to rozwalmy. Bo nie chcę tutaj zaraz mieć całego zlotu tych. Do śmietnika mi nic to nie da. No dawaj, sukinsynu, działaj, działaj! Nie no, nie zadziała, bo nie mamy Muszę skupować ten. benzynę. No właśnie. Tylko nie wiem gdzie jest. Czy ja jestem ślepy, czy ja po prostu kurna tego nie widzę, nie? Znaczy no, kurwa, jedno z drugim się. O Jezu, tu leży bak z paliwem, ja. Znaczy ten. Dobra. Bak z paliwem. Kanister oczywiście. Właśnie tak. Świetnie. Tylko zanim to odpalę, to jeszcze się rozejrzę oczywiście. Czy jeszcze gdzieś nie ma głośnika? A poza tym, czy mogę sobie dolewać paliwo do mojego motocykla? Zapisywanie gry motocykl. Żeby dokonać szybkiego zapisu gry przy motocyklu, przytrzymaj funkcję ta nie działa podczas walki i wykonywanie misji. Spoko. Kurde, nie. Nie to, nie to, nie to. Zsiądź. F jest nalanie paliwa. Tak? Dobrze widziałem? Tak. No to jazda. Czyli mogę dolewać, okej. Okay. No i git. Zrobione. Nie. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze raz. Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś gdzieś głośnika, żeby nie było za chwilę przypału? No ale kurczę, nie widzę, nie? No dobra. Światło nic nie daje, ale uniknę najprawdopodobniej hordy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? Nie, nie mogę odejść bez sterylnych bandaży. Chciałem zamknąć drzwi po prostu za sobą. Najpierw muszę przeszukać jednostkę medyczną. Amunicja. Molotowik. To mam full. Dobra, nic tu więcej nie ma. Nasza jednostka szykuje się do ewakuacji. Dosłownie kilka minut temu dowiedziałem się, że nasza praca tutaj to strata czasu. Całe setki zarażonych nadchodzą tu autostradą z Ferłem. Nie powstrzymamy ich. Przejęli punkt kontrolny. Wycofujemy się! Dobrze, już idę. Wycofaj się! Nie! Czekaj! Nie, oni nic nie zrobili przed Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Trzeba było się zmyć z kumplami. Witaj w moim świecie, głupi sukinsynu. Dlatego wziąłeś te sterylne bandaże, kurwa, brudną ręką. Iniektor Niro. Iniektor Niro można znaleźć w mobilnych jednostkach medycznych w punktach kontrolnych Niro. Dzięki nim na stałe zwiększy swoje zdrowie, kondycję lub skupienie. Teraz muszę tylko podrzucić to buzerowi. O, witam. Co to takiego? Sprzęt Niro? A, nie jestem pewien. Iniektor? No to do dzieła. W sumie czemu nie? Chemicznie polepszone życie. Szafka na broń. Aha, bo teraz to jest jakby nasza baza, tak? Dzięki temu, że to przejąłem. Kumam, a X-em jest oznaczony śmietnik, w którym mogę się schować.
Mogę też tu iść w Kima. Dobra. Wszystko ogarnięte. Ale myślę, że to, że rozwaliłem te głośniki, to było 200 IQ, nie? Że tu by zaraz przyleciała jakaś horda, nie? Tak mi się wydaje. Buzer, jesteś tam? Buzer, niech cię szlak, odpowiedz. Nie odpowiada, gdzie on polazł. No dobra, jedziemy. Jak wygląda nasza mapa aktualnie? W ten sposób, okej. Czekaj, bo źle teraz jadę jakby dłuższą inną trasą, to? A pojadę sobie tutaj, tak jak mi mapka pokazała przed chwilą. Bo dzięki temu odkryję sobie jakieś kolejne tam tereny, nie? St. John, tu Cole. Kiedy już dotrzesz do wieży, moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę ci za przywrócenie go. Znasz tych ludzi, bo załatwienie radia wolno Oregon wygląda na osobiste porachunki. A żebyś wiedział, że osobiste. Należeli do mojego obozu, ale chyba nie spodobały im się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zabójstw. A może są jak ja i po prostu mieli dość twoich bzdurnych teorii spiskowych. St. John, bez odbioru. A, i jeszcze jedno. Wygląda na to, że kiedy dali nogę, ukradli kilka karabinów i strzel. Więc uważaj na siebie. Jezu, Kołb, dzięki za ostrzeżenie. Robię co mogę. Bez odbioru. Robisz co możesz, sukinesen. Okej. Paliwo dość szybko się zużywa. Z tego co tu widzę. Nie ma go. Hej, Buzer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Buzer? Kurwa. Buzer! Hej! Hej! Kurwa, mać! A ja myślałem, że nie żyje też, nie? Mogłem cię ostrzelić, ten głupi łeb. Czekaj, daj obejrzeć rękę, dobra? Nie, zostaw tam. No już, radę. Pokaż mi ją. Tam dobra! Kurwa. Tylko Dick. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Na podpalone, na poparzenie raczej się nie umiera, nie? Spieprzali w podskokach, zrobiliśmy na 59%. Misja wykonana. Okej. Zaufanie jakoś wzrosło. Koniec świata, gdzie jest Nero? Wątki fabularne. Nie wiem, jak to działa za bardzo. Muszę poczytać troszeczkę, jak te tutaj questy działają. W sumie. O kurwa. Trochę tego jest. Lokalizuj obóz wypadowy przy wieży radiowej w Cascade. Czy ja mogę się przekimać? Na przykład zobaczyć, co tu to mi da. Chciałbym to przetestować. No e. Sen. Korzystaj z łóżek w bezpiecznych miejscach, takich jak bunkry czy kryjówki, by spać i przyspieszać upływ czasu. Niektóre z wyzwań, na przykład oczyszczenie stref lęgowych, umożliwiają różne podejście w zależności od pory dnia. W pobliżu łóżek można też zapisywać postęp gry. Tylko na chwilkę. Okej. Okay. Kurde, nie chodzi ta gra tak źle. Gram na najwyższych ustawieniach graficznych, na 1080 nadal niestety, wolałbym na 3080 już pograć. No ale przecież wiadomo.
kto zamówił kartę we wrześniu, ten wie, że jej nie otrzymał. No dobra. Kontynuujemy. O, tu jakiś złom leży. Szybki zapis pod czwórką. Czaję. Dobra, wsiadajmy. Co to jest? Obóz. A, okej. A, szybką podróż też mogę wolnąć. Dobra, między tymi wszystkimi miejscówkami można robić szybkie podróże. Super. Mój znacznik. Daj mi znacznik. Dobra, czaję. Git. Kurwa. Starajmy się nie rozwalić. A, nie mogę jej przeszukać, lol. To jest to, co ją rozjechaliśmy, jak jechaliśmy w tą stronę. Pytanie, co to za znacznik zapytania? Gaduję, że to są jakieś misje dodatkowe, poboczne. Jak ktoś ogrywał i wie, to może by mi powiedzieć. Masz włączone radio? Zrobiłem dla ciebie kilka rzeczy, razie czego wbiję. Buzer, dzięki, jasne. Zajrzę za jakiś czas. Ludzie idą! Do piachu z nim! Załatwić go! Nie, nie, nie! Dorwać sobie syna! To morderca! Trochę kurwa szybko poszło. Ruchy! Trzeba znaleźć osłonę! Na glebę! Osłania! Ruchy! Jeden z naszych dostał! Jeden dostał! Distrybutor, tylko nie strzel. No kurwa. On na górze jest, ja się zastanawiam, gdzie on jest. Sześć kul mi zostało. Amunicja. O kurde. Jeszcze dwójka to niby została. Tu jeszcze chyba kogoś ściągnąłem z tej strony. Wytwórzmy też. Jak on tu kurna wszedł na ten dach? Już wiemy. Testujmy sobie może podstawową broń. To oto. Zabił ich!
już wszyscy. Jezu, Cope, ilu ludzi udało ci się wkurwić? Nie mam bladego pojęcia. Dobra. Zejdźmy w takim razie sobie z tego. I przeszukajmy tą miejscówkę. Skoro już tutaj wszyscy zostali ściągnięci. Pompy nie biorę. Dobra, no wejście jest tylko od tej strony najprawdopodobniej. Cholera, za blisko podjechałem motocyklem i przez to właśnie zaczęli do mnie strzelać. Najprawdopodobniej gdybym podjechał wolniej, znaczy wolniej, bym podjechał na cicho, to by się tak szybko nie zorientowali. Kurwa, podjechał na cicho. Podjechał dalej i przyszedł na piechotę. To by się nie zorientowali, że nadciągam. Dobra, to chyba ten generator, ale jest podżurawiony jak sito. Dobra, to powinno załatwić sprawę. Okej, tylko pytanie, czy... Nie ma tu kolejnych głośników gdzieś. Dobra, jolo. Odpalmy. No to jazda. Rzuć to! Gdybyś miała naboje, to już bym nie żył, prawda? Bardzo proszę. Nie strzelam do kobiet, jeżeli mam wybór. No to mam wybór? Ja nic nie mam. Nie mam się gdzie podziać. Jezu Chryste. No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. O! Pewnie tu, gdzie stoję aktualnie. Tu jest. Albo tu, gdzie już byłem. Automatyczne schodzenie po drabinie. Zajebiście. To już wiemy, że będziemy mieli kolejną bazę. Z kibelkiem nawet. Drewniany baseball. Obrażenia wytrzymałeś. No nie no. Co my tu mamy? Okej. Mapa. Tak jest. Czy to nam jakoś odkryje mapę? Nie ma głodujących patriotów. 93%. Jakiej zasadzie to działa? Zaufanie wzrosło. Ostra jazda łowca obozów wypadowych. Okej. Okay. Przepis odblokowano. Przepis kij z kolcami. Notatki, jak stworzyć. Spoko. Przepis. Nowe odkryte i możliwe do użycia przepisy są wyświetlane w kole przetrwania. Nick, jesteś tam? Pewnie nic takiego, ale słyszałem chyba dźwięk motocykli. Gdzieś tam na górze. Właśnie oczyściłem wieżę radiową dla Copelanda. Sprawdzę, czy coś widać z góry. Szafa na broń. No dobra, idziemy do góry. Dobra, czym jest ten znacznik?
Nie ma tu legendy żadnej do tego, serio? Wejdź na wieżę radiową. No dobra. Ale na wieżę radiową wejdziemy już sobie w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, miłego popołudnia. Cześć!